Ostatecznie w każdej sytuacji, kiedy tylko tego potrzebuje, teista może uciec się do takiego wszystko rozstrzygającego argumentu. Należy pamiętać, że Bóg zawsze pozostanie dla człowieka tajemnicą. Zawsze pozostanie Bogiem ukrytym, nieznanym, niepojętym. We wprowadzeniu do chrześcijaństwa Józef Ratzinger pisze: jeżeli historia ludzkich i chrześcijańskich zmagań o Boga czegoś dowodzi, to tylko tego, że wszelka próba, aby Boga ująć w pojęcia, prowadzi do absurdu. Prawdziwie możemy o nim mówić tylko wtedy, gdy rezygnujemy z chęci rozumienia i stwierdzamy, że Boga nie da się.